Nazywam się Karina Kozłowska. Widzieliśmy się, panie ministrze, 7 czerwca. Chciałam pana zapytać, czy, bo pochodzę z ziemi chełmońskiego, gdzie będą zabetonowane ziemie o klasy pierwszej, drugiej, trzeciej, czy obrazy chełmońskiego tylko zostaną, czy moja ziemia chełmońskiego, gmina Żabia Góra i okolica Wiskitki Teresin, przez projekty CPK zostaną zabetonowane. Żyjemy w dobie kryzysu żywnościowego. Momencik. I ostatnio zarzucił mi pan, że nie jestem przygotowana, więc mam tutaj dokument, jak powinny wyglądać konsultacje społeczne. Zaraz panu przedstawię. I chciałam zapytać... Chciałam zapytać, czy to rozporządzenie Rady Ministrów z 1 czerwca to, co oznacza dla 20 tysięcy osób w naszym kraju? Pani jest działaczką występującą przeciwko budowie CPK. Ja pani zarzuciłem, bo pani mówiła nieprawdę wtedy. Opierała się pani na jakichś nieprawdanych sprawach, a teraz nie wiem, o co pani chodzi.